Hejka, hejka, witam Was bardzo serdecznie. Jestem Marta i jesteście na kanale Enjoyment Family. Dawno nie było zakupów do domu, takiego przeglądu, co nowego i skąd to jest. Bardzo często zadajecie pytania o różne rzeczy, czy to na Instagramie, gdzieś się pojawi jakiś świecznik i tak dalej. Także tutaj pokażę Wam ostatnie zakupy, zrobię sobie taki szybki przegląd. Postaram się znaleźć linki do tych wszystkich rzeczy, które tutaj Wam pokażę. Co mi się uda znaleźć, znajdziecie też w opisie, więc tam Was bardzo serdecznie odsyłam. Tymczasem intro i lecimy. Na samym początku zachęcam Was do zostawienia kciuka w górę oraz subskrypcji. Zerknijcie tam, czy na pewno ją macie. Jeżeli nie, no to koniecznie nadróbcie. Zróbcie sobie kawę, herbatę i zapraszam do oglądania. Zaczniemy od Actiona i od koca, który tutaj mam, ponieważ pytałyście o niego. Czy jest spoko, czy nie jest spoko? Powiem Wam, że taki trochę był spoko, a jest trochę taki dziwny, bo on jest strasznie jakby podwójny. O, widzicie? Nie wiem, dlaczego on jest tak zrobiony, że jakby do środka można by było sobie coś powsadzać i zrobić z tego kołderkę. Jest bardzo przyjemny i milusi, ale jest taki dość sztuczny. Niemniej kolor wygląda prześlicznie. Jest w aktualnej ofercie Actiona. Jeżeli nie wyparły go rzeczy świąteczne, to przypuszczam, że go znajdziecie. Kolejną rzeczą, i tutaj jeszcze będą dwie z Action, dwie takie najczęściej pytane i popularne. Czekajcie, zamknę sobie koszyk. Do tego koszyka dojdę, bo to też jest. Pierwsza rzecz to tacka. Ja kupiłam taką dość sporą, natomiast widziałam, że one występują w dwóch rozmiarach. Jest teraz mniejsza, stabilna, fajna, ładna. Jeżeli lubicie taki styl boho, to jak najbardziej idealnie Wam się wpasuje i uzupełni wszystko. Tylko uważajcie, bo ona jest metalowa. Ja myślałam, że to jest drewno, wzięłam do ręki i się okropnie zdziwiłam. To wszystko jest wykonane z metalu i w naszym przypadku w jednym miejscu ma takie ostre zakończenie. Już zdążyłam na niej rozwalić rękę, więc zwróćcie uwagę i wymacajcie sobie ją w Actionie. Ostatnią rzeczą z Actiona, którą ostatnio kupiłam, są takie półmiski drewniane w kolorze czarnym. Ja już kupiłam takie w kolorze brązowym wcześniej. Pewnie Wam je pokazywałam. One są też dostępne czy to w Agacie, czy w jakichś takich innych sklepach Home & You, ale są okropnie drogie i w Actionie są zdecydowanie tańsze, chyba 10 zł jakoś tak, a normalnie kupujecie je za 40, więc warto sobie zerknąć, jeżeli czegoś takiego poszukujecie. Na tym się fajnie serwuje i ciasta, i jakieś danie, które chcecie, żeby wyglądało świetnie, i też teraz świetnie sprawdzi się na jakiś stroik, ozdoby, świeczki. Co tam chcecie na tym mieć, to fajnie podkreśli to, co jest na górze. Czarny tak ma. I skoro już wspomniałam o koszyku, zanim sobie wezmę kawę, to te koszyki są z Jyska i ja je mam również koło przewijaka i one świetnie, no nie tylko przy dziecku się nadają, ale ładnie uporządkowują Wam miejsce na stole, parapecie czy gdzieś, jakieś miejsce, w którym jest absolutny miszmasz i wszystko tam znajdziecie. Jak rzucicie do koszyka, to nie ma bałaganu, więc ja jakby mogła, to bym sobie całe życie uporządkowała w koszyczki, no ale niestety tak się nie da, a to co mogę, to po prostu do nich wrzucam i segreguję. Świetnie sprawdzają się przy dziecku, które słyszycie w tle. Tak jak mówiłam, mamy je przy przewijaku i pytałyście o przewijak, gdzie go można dostać, gdzie go można kupić, bo jest ładny, drewniany, a wszędzie widzicie te jakieś tam białe sklejki, niespecjalnie wyglądające. Tutaj Was może zaskoczę, ale robił go mój Krzyś, także niestety nigdzie go nie znajdziecie, bo jest to jedyny egzemplarz zrobiony na zamówienie pod naszą komodę. Nie wiem, czy chcielibyście, znaczy no nie wiem, jak Wam to pokazać, może na jakimś vlogu. Dajcie znać, czy chcielibyście zobaczyć, jak to jest skonstruowane, że tak powiem. Może uda Wam się zrobić coś takiego u siebie, a my Wam damy po prostu pomysł i mniej więcej wymiary, co trzeba mieć, aby to zrobić. Także piszcie w komentarzu. Jeżeli będzie duży odzew, no to jak najbardziej taki film nagramy. A teraz przechodzimy do półeczek, które mam za mną. Słuchajcie, przechodzimy do półeczek, ponieważ te półeczki zawsze zwracają Waszą uwagę. Zresztą same półki są z IKEA, one są w kolorze białym, czarnym i drewnianym, ale te drewniane no, są po prostu urokliwe i to są półki na obrazy, one mają w środku taki jakby rant,
i możemy sobie oprzeć obrazek, przez co on nam nie będzie zjeżdżał. To po pierwsze, takie półki, jeżeli sobie zrobicie, gdzieś tam przemyślicie, są świetną możliwością na aranżację dopasowaną do pory roku. Latem co innego, zimą co innego, jak mamy święta, to możemy tutaj, ja już widzę, jak sobie pozmieniam wieńce i tak dalej tutaj. Całość zmienię na świąteczne rzeczy i wprowadzę tutaj świetny klimat, bo naprawdę można się tutaj popisać i pobawić. Szczególnie tam zostawiam sobie jedno wolne miejsce, jak zobaczycie, na którym wisi liść. Chwilę później wisi jakieś lustro, także co chwila możemy coś zmieniać, obrazy układać, również zmieniać. Super opcja. Na początku jej nie doceniałam, teraz jak już się nauczyłam ogarniać, żeby nie było tutaj zbyt dużo rzeczy, bo wtedy robi się syf, ale tak jest całkiem fajnie. Po kolei, liście są z OBI, tak samo jak świecznik, który widzicie na kominku, tutaj w przebitce. Obie rzeczy ja je postaram się znaleźć, bo już totalnie nie pamiętam, ile one kosztowały, ale to było dość sporo drogie, wydaje mi się, że trochę za drogie jak na liść opleciony włóczką, natomiast jest ładny i nie umiałam się oprzeć, więc kupiłam i mam. Pytacie bardzo często o to zielone na górze, co to jest za kwiatek, jak go tam utrzymuje i tak dalej. No jest to sztuczny kwiatek, moi drodzy, a właściwie sztuczne gałązki eukaliptusa z IKEA i one są pozwijane w taki sposób, żeby wyglądały jak taki właśnie kwiatek, który wszem i wobec cały czas, wbrew wszystkiemu, wbrew braku podlewania, jest cały czas zielony. Fajnie to wygląda, mi się on bardzo podoba. Długo szukał miejsca, ja go zamówiłam. Na początku był w jakimś koszyku, Krzychowi się nie podobało, cały czas mi go przekładał, był trochę tutaj, trochę na stole. Cały czas był z tym jakiś problem, natomiast teraz znalazł idealne miejsce, a Mikołaj kocha tego kwiatka. Jak tutaj z nim leżę, to po prostu to jest najciekawsza rzecz ever. Kolejna rzecz to liść. Tam mamy taki duży liść i tutaj za obrazem mamy liść mniejszy. I to są liście, które ja widziałam bardzo często w jakichś takich, wiecie, ładnych profilach stricte interior designowych. Wiecie, o co chodzi. Chodzi o jakieś tam wnętrzarskie profile. Bardzo często się przejawiał, świetnie wyglądał i stwierdziłam, że taki chcę, ale one są dość drogie. I jak przeglądałam jakieś takie stronki, na których możecie znaleźć taki liść palmowy, on się nazywa, to były okropnie drogie. Udało mi się wtedy, gdy ja je kupowałam, a to było zimą właściwie, kupić je na Allegro za chyba, nie wiem, 12 zł i ten większy chyba 20 tam kilka. Więc przepaść cenowa niesamowita. Obrazek mamy znowu z Action, wracam, bo zapomniałam. Dodatki, które tutaj widzicie w stylu świeczka, Budda z tyłu za mną, jest z Pepco. Więc tutaj tego Wam niestety nie dodam w linku. Na górze mam jeszcze jednego Buddę, bo w pewnym momencie oszalałam na punkcie. Dajcie znać, czy to jest jakiś znak w domu, gdy ten Budda jest. Bo jedno mamy głowę przy kominku, to również jest Pepco. I w sypialni ogarnęłam sobie takiego dość dużego złotego, znowu Action, i kosztował 26 zł. Ale to fajnie wygląda, bo w Actionie były też takie ogromne głowy Buddy, które świetnie wyglądały na tarasach. Tylko my jeszcze nie mamy zrobionego tarasu, więc to tak słabo byłoby, wiecie, wszędzie rozpizdziel, beton jeden wielki i głowa Buddy na środku. Trochę, no nawet mój kamerzysta z tyłu się śmieje, że to raczej byłby głupi pomysł. Ostatnimi rzeczami, które chcę Wam pokazać, nie ostatnimi, Donica taka, która jest tam sukulentem, czy jak to się nazywa ten kwiotek, którego już prawie ususyłam, a prawdopodobnie jest nieususalny, na takich długich nogach jest Teddy'ego, ale jeżeli pójdziecie do Teddy'ego i będziecie miały zamiar kupić taką doniczkę, to weźcie z dalsza, sobie ją postawcie i popatrzcie na nią z każdej strony, bo nasza jest taka pierdzielnięta, taka krzywa, jakby chlała cały weekend. Tak mniej więcej wygląda ta doniczka, po prostu chwieje się za każdą stronę i ja się cały czas, jak na nią patrzę, tak, to się zastanawiam, wypieprzy się czy się nie wypieprzy? No jeszcze się nie wypieprzyła, stoi, nawet przeżyła niejednego robota już podczas testów, ale no zwróćcie na to uwagę, bo nie wygląda to dobrze i nie ma pojęcia, jak to naprostować i chyba po prostu poproszę Krzysia, aby mi taki stelaż zrobił z drewna, bo to jest słabe. Na stole świecznik, który mamy, jest z Auhana i tam warto wskoczyć sobie w te rzeczy domowe. Naprawdę bardzo wiele mega ładnych rzeczy tam mają. I lustra, takie wiecie, te boho. Ja akurat wpadłam w taki
termin, gdzie tych rzeczy boho było bardzo dużo, a jak widzicie u nas w domu ten styl tak trochę przeważa wszystko, bo według mnie jest bardzo ciepły i przyjemny, więc warto sobie tam zerknąć. No i ostatnie dwie rzeczy to donice, właściwie osłonki na donice i one są z szarotki. Szarotka jest w Żywcu i w Bielsku u nas. Z tego co wiem, są tylko, jest tutaj lokalnie, natomiast no informuję, że stamtąd właśnie. I wszystko byłoby fajnie, gdyby nie ta doniczka, którą mam w salonie, którą dzisiaj podgryzała sobie rewelacyjnie dalenia. No myślałam, że po prostu wyjdę z siebie, stanę obok. Kwiatki, które macie w środku, są z Biedronki i powiedziałam sobie, dziewczyny, faceci, ostatni raz kupiłam jakikolwiek kwiatek w markecie budowlanym bądź ogrodniczym, bo te z Biedronki kosztowały 4 dychy, a jak kupowałam sterlicję w Leroy Merlin, to zapłaciłam 300 zł. No po prostu... I ostatnia rzecz to zasłony, bo o nie pytacie. Ja tutaj Wam dodaję, jak się nazywają te zasłony. I długo szukałam beżowych, cały czas widzieliście, że były szare. Odnośnie tych szarych szyłam je sama, więc niestety tutaj Wam nie podlinkuję, a te szyłam je tak dawno, że ten materiał już nie jest dostępny, sama go nie mogę znaleźć. Te kupiłam już gotowe, udało się zrobić tak, że mam idealną długość tych zasłon i naprawdę wyglądają prześlicznie i zdecydowanie powiększyły salon i ociepliły go. Także to tyle. Mam nadzieję, że mniej więcej ten przegląd Wam się podobał. Dzisiaj było tak, mam nadzieję, że szybko, merytorycznie, sprawnie i na temat. Wszystkie linki, które uda mi się znaleźć, które są aktualnie nadal dostępne, daję Wam w opisie. Przypominam jeszcze raz, zachęcam do zostawienia kciuka w górę. No i co, widzimy się w kolejnym materiale już za niedługo. Pa! All that kind of motion, just my kind of heat. Keep it on repeat.